rzecz, fajne intro i jestem pierwszy raz na auli i atmosfera mi się od razu podoba, bo najczęściej mówię do sztywniaków, a mam wrażenie, że tutaj tak nie ma. Więc na wszelki wypadek zdjęłam marynarkę, więc żeby nie, że nie jestem po waszej stronie. Czy słychać Karolinę przez głośniki z tyłu, czy nie? Dobra. Tak naprawdę opowiem wam o podatkach, ale mam nadzieję, że trochę od innej strony niż zazwyczaj słyszycie. To znaczy nie ile macie zapłacić i komu, i jakie kary i tak dalej. Tylko o tym, kto zapłaci. Nie, chcę powiedzieć coś, bo mamy dzwonek. Karolina jest pierwszy raz na Oli, więc jeszcze nie wie. Dzwonek wygląda tak. Dostałam 6 e-maili w tej sprawie. No dobra, ktoś nie wie. Ale to jak ktoś nie wie. Dzwonek wygląda tak. Maciek, pokaż dzwonek szybko. Po 7,5 minuty Maciek uderza w dzwonek. Raz po 14 minutach, uderza drugi raz po 15, dwa razy i wtedy się kończy czas. Dziękuję. Dobra, wiem. Okej, okay, opowiem wam o czymś, co po angielsku się nazywa debt pushdown. Natomiast po polsku tak dosyć ordynarnie. Nazywa się spychanie długu. I tak naprawdę sytuacja przedstawia się w ten sposób. Macie fajny biznes, a fajnie prosperujecie i brakuje wam kapitału. Przychodzi inwestor, mówi, jestem chętny, dam wam ten cash, a podpisujecie fajną umowę. Rzadko kiedy czytacie, co to jest małym drukiem napisane na samym końcu. A tam na samym końcu jest napisane, że jeśli będzie potrzeba, to zgodzicie się na restrukturyzację działalności spółki. Pytanie tylko brzmi, po co? Za wszystko stoją pieniądze, a tutaj konkretnie i pieniądze, i podatki. Tu jest wasza fajna spółka operacyjna, jesteście wy, a wasz inwestor mówi wam w pierwszej kolejności, to powinien być dla was pierwszy dzwonek. Nie inwestuję bezpośrednio w kapitał, ale na wasz kapitał wchodzę przez moją spółkę celową. Czyli utworzy ABC spółka z OO i to ona wchodzi do was na kapitał. Pierwsze pytanie, jakie musicie zadać. Skąd spółka celowa ma cash? Skąd oni wzięli pieniądze, żeby wejść i w was zainwestować? Jeżeli odpowiedzą wam, że z długu, to jesteście w domu. Bo o co tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę chodzi o to, że w tej spółce celowej nie ma nic. Ona jest pusta, szelkowa. Siedzi tam gigantyczny dług, który za pół roku trzeba zacząć spłacać. Kto ma go obsłużyć? Kto go spłaci? Nie inwestor. Wy, proszę państwa, wasza spółka z waszych zysków operacyjnych. Czyli każdym celem takiej restrukturyzacji potencjalnie, która zostanie wam zaproponowana, jest po pierwsze obsłużenie przez was, przez waszą spółkę i z waszych zysków długu zaciągniętego przez inwestora, który pół roku wcześniej przyszedł i powiedział, że w was zainwestuje i da wam cash na rozwój. Dlaczego mówię pół roku? Dlatego, że te umowy z zawcami funduszy najczęściej mają coś, co się nazywa grace period. Grace period to jest taki moment, kiedy oni są zwolnieni z obsługi długu. Ten dług narasta i dopiero po pół roku może zacząć być obsługiwany. Więc przez pierwsze pół roku szafa gra, biznes idzie świetnie. A po pół roku oni przychodzą i mówią, potrzebujemy restrukturyzacji i to natychmiast. Na osłonę mówią wam tyle, jak już te odsetki wylądują w spółce operacyjnej i zaczniecie obsługiwać ten dług, to odsetki zostaną zaliczone do kosztów podatkowych waszej spółki, i obniżycie sobie podstawę opodatkowania. Prawda? Ale tak powiedziałabym na jakieś 85%, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Zwracam uwagę na dwa takie, moim zdaniem, bardzo istotne aspekty niepodatkowe. Zaraz wam o tych podatkach opowiem, ale musicie się liczyć z tym, że w momencie, kiedy zaczynacie rozmawiać o zepchnięciu długi do waszej spółki, jeżeli pieniądze, które zaciągnął inwestor z instytucji finansowej bądź z banku, przyszły z instytucji finansowej bądź z banku, to prawdopodobnie bank albo instytucja finansowa powiedziała tyle, dajemy ci ten cash, ale chcemy zabezpieczenia. A zabezpieczeniem w dobrym przypadku będą wasze udziały, wasze akcje, ale może być też majątek spółki, którą właśnie wydewelopowaliście, wasze IP. I to już nie jest wasze IP. To już nie są wasze asety, to są asety banków, proszę państwa. Oni na tym siedzą i mają pierwszeństwo zaspokojenia. Po drugie, wprowadzony dług obniży wartość waszych udziałów w spółce. Umawiacie się z inwestorem, wchodzicie po 20, za 5 lat odkupimy te udziały od was, załóżmy za 80. Tylko że jak oni wchodzili, to wchodzili do zdrowej spółki z perspektywami. A jak wychodzą, to zostawiają wam fajnie rozwiniętą spółkę, ale z 3 milionami albo 4 milionami długu do obsługi, bo ten dług nie zniknął, on nie został w pełni spłacony, on tam jest.
Pytanie, czy 80 zostało policzone, ta cena na wyjście, biorąc pod uwagę dług, który primo obsługujecie przez kilka lat i sekundę, z którym zostajecie do obsłużenia przez kolejnych ileś lat? Bo jak nie, to swoje żyliście. Jak to się robi? Tak naprawdę chodzi o biznesową integrację spółki celowej, w której siedzi dług, w której siedzą odsetki i się kumulują, ze spółką operacyjną, czyli z waszym biznesem, gdzie jesteście cash making machine. Bo to wasz cash ma to obsłużyć. Robi się to w dwa sposoby. Prawnie. Albo robimy normalne, formalne, prawne połączenie dwóch podmiotów. Legal merger tak zwany. Czy sobie go zrobimy horyzontalnie, czy wertykalnie, nie ma znaczenia. Po prostu robimy ordynarne, zwykłe połączenie. Proszę państwa, 3 do 3,5 miesiąca jesteśmy w domu zarejestrowane przez sąd. Ewentualnie druga metoda, i tu też kierowana aspektami wyłącznie podatkowymi, chociaż i prawnymi też, przepraszam. Przerabiamy waszą spółkę, która na dzień inwestycji jest spółką z OO, w spółkę komandytową. Dlaczego komandytową? Bo komandytowa spółka, jak wypłaca partnerom cash, to nie musi czekać na dzień dywidendy, czyli nie robi tego raz w roku, góra dwa razy w roku, tylko ciągniecie ten cash cały czas, czyli obsługujecie dług. A z aspektów podatkowych, proszę państwa, spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są partnerzy. Więc jeżeli udziałowcem spółki operacyjnej jest spółka celowa, w której siedzi dług, gdzie są koszty, a w spółce operacyjnej, która jest teraz komandytową, są przychody, dla celów podatkowych wszystko jest raportowane wyłącznie na poziomie spółki celowej i ona ma koszty i wasze przychody. Szafa gra. Dobra, merger, połączenie. Teraz to mnie tak zestresowaliście, że biegnę z tymi slajdami i zapominam połowy rzeczy, które miałam powiedzieć z tym czasem. Połączenie prawne. Ja tutaj dałam przykład połączenia wertykalnego. On może przebiegać inaczej, zależy jak ustawimy te dwa podmioty. On może być horyzontalny, może być trochę bardziej czy mniej skomplikowany. Natomiast w wyniku połączenia, co się de facto dzieje? Ten i ten podmiot stają się jedną spółką. Następuje tak zwane wyliczenie parytetu wymiany udziałów. To jest ten moment, kiedy znowu musicie pamiętać, żeby się nie dać wycykać. Dlaczego? Wy jesteście w tej chwili udziałowcami w zdrowej spółce operacyjnej. Cash i nie ma długu, prawda? A ta spółka ma prawdopodobnie 5 tysięcy kapitału i 5 milionów długu. Jak się mają te udziały, które ma inwestor, do tych udziałów? Te są udziałami w chorej spółce, w spółce zakażonej długiem. Wasze udziały są udziałami w zdrowej spółce. Tak? Cała sztuka jest, jak już się zgodzicie na ten merger, na to połączenie, żeby tak ustalić parytet wymiany, żeby wam się to zrekompensowało. Żebyście dostali odpowiednio więcej udziałów w spółce chorej, niż tych, których macie w zdrowej. Czyli powiedzmy, wszedł inwestor, 20% objął, a wy macie 80. Po mergerze macie, możecie mieć 80, ale w chorej spółce. Czy to jest ta sama wartość? No nie. Musicie mieć 98 albo 99, w zależności jak tam sobie podwyższymy kapitał. On musi mieć mniej niż wy. Podał wam chorą spółkę. A dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Co do zasady, połączenie jest neutralne podatkowo, dlatego się bardzo podoba inwestorom finansowym. Można je zrobić bez podatku, nie trzeba nic płacić. Jeden warunek. Musi być uzasadnione biznesowo. Tak de facto brzmi przepis. Neutralne jest połączenie takie, gdzie jednym z bądź głównym powodem nie jest osiągnięcie korzyści podatkowej. A tutaj mam wątpliwości, jakby władze skarbowe do tego podeszły. Ja wiem, że tutaj główna korzyść to jest to, że wy obsłużycie dług, wasza spółka obsłuży dług, ale on zyska na podatku, bo właśnie siedzi na stracie, a wy mu daliście fajny przychód. To z odliczalnością odsetek. Jeżeli się już decydujecie na ten model i wchodzicie w ten biznes, zabezpieczcie na 100% spółkę, która powstanie w wyniku tego połączenia, zabezpieczcie jej możliwość odliczenia tych odsetek. Bo są wątpliwości, czy można odliczać odsetki od kredytu czy od pożyczki, zaciągniętej na zakup udziałów, czy na objęcie udziału. A to był pierwszy krok, kiedy inwestor do was wszedł. Czyli trzeba iść po interpretację podatkową do władz skarbowych.
Drugi model to, tak jak już wspominałam, przerobienie spółki z OO na spółkę komandytową. I tak jak mówię, a nagle ze wspólników stajecie się komandytariuszem albo komplementariuszem. Pytanie, kim chcecie być? Bo jeden ma ograniczoną odpowiedzialność, a drugi nieograniczoną. Moja propozycja, bądźcie tym ograniczonym, a nieograniczonym, bo znowu siądziecie w spółce z długiem. A spółka jest spółką, wasza spółka była spółką operacyjną, tu jest cały czas spółką operacyjną. Być może, że wygenerowała zyski. Być może, że tych zysków nie wyciągnęliście, bo to już może być taki moment w życiu spółki. Jeżeli je wyciągaliście, bądź ich nie mieliście, przerobienie was na komandytową będzie proste. Jeżeli je macie i one siedzą na bilansie i nie zostały wytransferowane, pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie wolno wam się zgodzić na takie przerobienie was na komandytową, bo zapłacicie podatek. Zyski zatrzymane przy zmianie spółki z OO na komandytową tworzą dochód do opodatkowania, tak jak dywidenda. Szanowni państwo, zapłacicie 19%. To z odpowiedzialnością, to już powiedziałam. Chcecie wejść na partnera ograniczonego, a nie nieograniczonego, bo będziecie odpowiadać całym swoim majątkiem za dług wobec banku. A co ta spółka komandytowa dla was oznacza? Jak byliście udziałowcami w spółce z OO, to pewnie mieliście w niej umowę o pracę, liczyliście, że może za ileś tam lat sobie pociągniecie dywidendę i nic was to nie bolało. Jak zostajecie partnerami w spółce komandytowej, to proszę państwa, prowadzicie działalność gospodarczą. Jesteście zwykłymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i to, co z tej spółki wyjmujecie, będzie już nie pensją z tytułu umowy o pracę, tylko dochodem z tytułu działalności gospodarczej. Natomiast bardzo ważne jest dla was to, ile wy wyjmiecie. Bo tak naprawdę przepisy stanowią mniej więcej tyle, że to, co wy wyjmujecie z tej spółki, oczywiście nie musicie wyjmować, można zatrzymać w tej spółce, ale jeśli chcecie coś wyjąć, to musicie wyjąć w proporcji. Pytanie do czego? KSH mówi w proporcji do wkładu, który macie w spółce. Pytanie, ile to jest i czy w razie czego druga strona zdecyduje się was uprzywilejować. Jeśli wszedł na 50%, to może powiedzieć, sorry, ale tylko 50% na bieżąco realizowanych zysków przez spółkę jest wasze. Chcecie to bierzcie, nie chcecie to zatrzymujcie, ale ja swoje 50 biorę, bo muszę obsłużyć dług w spółce celowej. Tak? I wychodziliście w ten interes z inwestorem finansowym, myśląc, przez ileś tam lat nie będziemy brać dywidendy, będziemy inwestować i tak dalej. A on teraz zabiera wasze zyski, bo obsługuje swój dług, proszę państwa, swój dług. I ostatnie, na co musicie zwrócić uwagę przy tym schemacie, to jak z niego wyjść. Podpisaliście umowę z inwestorem, wszedł w waszą spółkę, 5 lat, tak? Na 5 lat. Potem odkupujecie od niego co? Udziały. Teraz nie ma udziałów, są wkłady. Jest prawne pytanie, czy można odkupić wkłady? Bo udziały tak, można, ale wkłady już nie tak proste. A jak on wyjdzie z tej spółki, a przykładowo tutaj jest tylko jedna osoba, to proszę państwa, spółka przestaje istnieć, bo spółka potrzebuje minimum dwóch podmiotów. Tak? I mamy legal deal breaker, musicie kogoś podstawiać, żeby wam, żeby figurował, że tak powiem. Ile mi jeszcze czasu zostało? To zestresowani mnie, to teraz sami nie wiedzą, ile zostało. Nie, no to dawajcie pytanie jak pół minuty, bo ja tutaj naprawdę trenowałam z zegarkiem. Dobrze, także... Takie tematy mogą być na specjalne traktowanie. No to trzeba od razu mówić. Tak naprawdę na koniec dnia, i to jest właściwie podsumowanie, które chcę powiedzieć, jak już wchodzi do was inwestor i decydujecie się podpisać tą umowę inwestycyjną, to proszę państwa, w mojej praktyce nigdy się nie zdarzyło, żeby te klauzule dotyczące restrukturyzacji były napisane na pierwszej, drugiej czy trzeciej stronie. To jest ostatnia strona i w większości przypadków małym drukiem. Jest to napisane w ten sposób. Inwestor uzgadnia z spółką operacyjną i jej właścicielami, że jeżeli zaistnieją okoliczności i potrzeba do dokonania efektywnej dla celów biznesowych i podatkowo restrukturyzacji, to spółka celowa i jej właściciele, czyli wy, wyrazicie na to zgodę. Tam nie ma nawet napisane, że wy możecie wyrazić. Jest napisane, że wy wyrazicie na to zgodę. I tych postanowień musicie się wystrzegać. Te powinny wam zapalić od razu czerwoną lampkę i zapytać, ale o co ci konkretnie chodzi i skąd ty, inwestorze, wziąłeś pieniądze, żeby we mnie zainwestować. Często biorą
biorą z funduszy celowych różnego rodzaju i rzeczywiście horyzont, że tak powiem, inwestycji jest 3 lata, 5 lat czy coś koło tego. Jeżeli wziął z banku, jeżeli wziął od instytucji finansowej, jeżeli wziął z funduszu private equity, to to już nie jest to, co chcecie wejść. Albo wykreślcie ten punkt restrukturyzacji. Pytania? To pytania. No. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Czy w przypadku instytucji, które brały z funduszy 3.1, to też właśnie w takich przypadkach zachodzi ten nie, kazus? To nie jest taki fundusz. To ja mówię bardziej o funduszu typu Venture Capital Private Equity, tak? Ten fundusz nie jest funduszem, który odsetkuje, tak? Oni żyją na tak zwanym capital gain. Tanio wejść, drogo wyjść. Czy te odsetki na zakup udziału, odsetki od długu nie są kosztem podatkowym, bo nie? Ja idę umierać za to, że są. Natomiast są tacy, co nie pójdą, tak? Przepis stanowi mniej więcej tyle, że jak się kupuje udziały, jakbyście wy chcieli kiedyś kupić udziały w jakiejś innej spółce, wydatek na zakup udziału nie jest kosztem podatkowym na dzień nabycia, staje się kosztem podatkowym na dzień zbycia. Pytanie, co to jest wydatek? Czy wydatek to jest tylko cena, którą się zapłaciło? Czy wydatek to również odsetki od kredytu? Tak? Ja mam dobrą teorię, żeby były na bieżąco w koszty, a zatrzymujemy tylko cenę na później. Ale ruling z Urzędu Skarbowego jest potrzebny. Dobra, zaraz się przejdę, bo pewnie ktoś jeszcze o coś będzie pytał. Jak sobie zapewnić to, że informacja o tym, że spółka celowa nie jest finansowana długiem, była prawdziwa. Czy to jest w umowie zapisane? Musicie ich poprosić o ujawnienie. Zapisujecie najczęściej, przystępujecie do negocjacji, zawierany jest jakiś rodzaj NDA, porozumienia takiego, co my sobie nawzajem ujawniamy, ponieważ wy, oni was badają, prawda? Oni was oglądają, co wy macie, jak stoicie. Wy macie prawo ich obejrzeć również. Pierwsze pytanie, czy inwestujecie bezpośrednio, czy przez spółkę celową? Pytanie numer dwa, skąd macie pieniądze? To pytanie, skąd macie pieniądze, powinniście zadać nie tylko ze względu na ten dług. Proszę Państwa, Pan akurat wspomniał o bardzo zdrowym i fajnym funduszu. Na rynku jest mnóstwo funduszy, które piorą pieniądze. O tym się oficjalnie nie mówi. Ja też Wam tego nie powiedziałam, ale są takie, które piorą. I Wy zapytajcie, skąd oni te pieniądze wzięli. I są dobre pieniądze. Ja tylko nie wiem, bo doradca podatkowy musi na takie rzeczy donosić, więc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Czyli nie wiem, przepraszam. Ja nic nie wiem. Dobra, a jeszcze było coś... dobra, mamy ten zapis, ale jak go zrobić, żeby on był skuteczny? Oni wam muszą na piśmie oświadczyć, skąd mają pieniądze, skąd one pochodzą, czy ten wkład, który zrobią w spółkę, ze spółki celowej w wasz biznes, nie jest finansowany długiem. Po prostu. No tak, tylko potem, jeżeli się okaże, że on jest finansowany długiem, to znaczy, że taka umowa podstawę, nie jest tak, ważna. Tak, macie podstawę, prawie. Żeby powiedzieć im, chłopaki, nie wchodzimy w restrukturyzację, bo doszło jasne. Do złamania oświadczeń. Jasne, tak? Sprawa. Także nie macie wtedy, nie ma prawnego obowiązku zgodzenia się na tą restrukturyzację i idziemy dalej. Obsługa długu jest jego problemem. Jasne. I teraz tam był ten taki myk z przeliczaniem udziałów zdrowej spółki na chorą spółkę. Rozumiem, że to jest kwestia wyceny tej zdrowej. Co do zasady jest to kwestia wyceny. To można zrobić po wartościach księgowych. Ja was nie będę nudzić takimi rzeczami. Można to zrobić po wartościach rynkowych, można to zrobić po wartościach księgowych. Ale załóżmy, że spółka celowa ma 5 milionów długu, tak? A wy macie zdrowy, fajny biznes, który generuje, który ma na kapitale powiedzmy 10 milionów i generuje co roku... Powiedzmy milion. A, dobra. Inna skala, okej. Okay. I teraz siedzicie na spółce ze zdrowym 10-milionowym kapitałem, tak, milionowym kapitałem, wasz jednostkowy udział jest bądź co bądź fajnie wart, tak? Jak was połączą ze spółką, która ma 5 milionów długu, to co się dzieje z kapitałami? One się skurczyły, one już nie są 10 milionów. Tylko dokładnie, mamy pomniejszenie kapitału, bo tam jeszcze gdzieś napisałam o księgowym rozliczeniu, ale zrezygnowałam z tego, bo mnie zglanowali w biurze, żeby o tym wam nie opowiadać. A w każdym razie skurczył wam się kapitał, tak? Więc wasz udział, który kiedyś był wart powiedzmy 10, teraz jest wart 2. Jak wam to zrekompensować? Trzeba dać wam więcej. Dwie jednostki. Trzeba wam po prostu dać więcej, żeby on był tyle samo wart. I to jest de facto, to jest ciekawy punkt, dlatego że inwestor finansowy może wcale nie chcieć uszczuplić swojego shareholdingu.
będzie wam obiecywał, że zrekompensuje wam to w cenie nabycia później i tak dalej, na piśmie to weźcie. Jak będzie chciał dawać drinki z palemką, to też nie wierzyć. Może drinki przyniesie, ale nie zeszło. Dobra, to, to już mogę oddać mikrofon do pytań, jeżeli ktoś jest. Paweł, ty na pewno będziesz chciał coś spytać, czy nie? Ja? No. Nic nie rozumiesz. Ktoś płatek. Jestem, patrzę. No co, nikt o nic nie zapyta. Ja powiem szczerze, że z trudnością nadążałem w pewnych momentach, ale ktoś chyba nadążył i chyba coś chce zapytać. No, ja przyszłam na Wydział Mechatroniki, proszę Państwa. Ja myślałam, że ja tutaj rozmawiam, tak? Z ludźmi, którzy generalnie pracują dużo szybciej głową niż ja. A kancelaria pomaga podczas takich negocjacji? No, powiem tak, pomaga. Na pewno pomaga. Mi osobiście, skąd dobrze znam te mechanizmy, mi osobiście zdarzyło się być pewnie w mojej karierze 80% przypadków. To ja byłam po stronie tego funduszu, więc ja wiem, o co mu chodzi, tak? W 20% pewnie tylko wtedy, kiedy ktoś przyjmował, taką inwestycję, bądź chciał wyjść z tego impasu i nie chciał się dać przejąć, że tak powiem, tak? Natomiast oczywiście, że pomagamy, tak? A wiedzę mam z drugiej strony mocno wyciągniętą. My wiemy, co oni robią. Mówiłem. A jednak pan wszystko rozumiem. Jednak wymyśliłem. Bo ja w ogóle nie rozumiem tego układu. Znaczy, po co mam brać inwestora, który przyjdzie do mnie z długiem jakimś. Ja nie mogę sam pójść do banku i wziąć kredytu. Zwłaszcza, że ten dług ma być zabezpieczony na mojej, tak, spółce. Ale zdolność spółki z OO, młodej spółki z OO, która nie ma jeszcze historii kredytowej, tak, jest dużo mniejsza niż ta, która jest, którą zdolność posiada inwestor finansowy. Wy pójdziecie do banku, dostaniecie 200 tysięcy. On idzie do banku, dostaje milion. Tylko dlatego, że mu zrobiłem ileś takich dni, tak? Natomiast tam w jego umowie kredytowej może być zapis, że chce położyć łapę na waszych asetach, na waszych środkach trwałych, na waszym know-how'e i tak dalej. De facto to wtedy staje się własnością banku. A wy nie dostajecie tyle, co inwestor finansowy. Po prostu. Ja mam pytanie natury ogólnej. Jak często występuje to? Ma pani jakieś wyobrażenie? Bo wszyscy wiemy, że fundusze w Polsce w dużej mierze wywodzą się ze środowisk bankowych. W związku z tym, no na ile jest to popularny myk? Okej. Teraz powiedziałabym, że wraca do popularności. To znaczy tak, jak były lata 2006, 7, 8, 9, tak? Nie, 6 do 8, to wszystkie transakcje, które robiłam, były z takim długiem, tak? I split udziału własnego kapitału inwestora, bo inwestor też ma swoje pieniądze, tak? Częściowo tylko ciągnie z długu. To dawał powiedzmy 20% swoich środków i 80% z długu bankowego. Potem przyszedł kryzys i banki przestały dawać takie hojne kredyty, prawda? I te proporcje się odwróciły. Zaczął dawać 80 swojego i 20 bankowego. Teraz jesteśmy w 2011, proszę Państwa, zaczyna się boom z powrotem na M&A. Transakcje, które robię, mają 50-50 finansowanie. W czasach, kiedy, w takich najbardziej chudych czasach, kiedy Lehman Brothers spadło, ja robiłam transakcje, które były tylko finansowane z kapitału. Nie było żadnego długu. Czy to wam daje bezpieczeństwo? Niby tak. Tego się trzymajcie. Ale jest jeszcze coś takiego jak refinansowanie kapitału. No, później może chcieć to zepnąć, ale to już jest dużo trudniejsze. Ja mam dwa pytania dotyczące tej przerywanej czerwonej krzywej na schemacie. I pierwsze jest takie, czy inwestor może utworzyć spółkę córkę, pożyczyć jej pieniądze i w ten sposób obciążyć długiem, czyli nie z banku, tylko od siebie pożycza? Tak. I w jaki sposób się zabezpieczyć przed niezbyt fair odsetkami, które sobie sam ustanowi, negocjując ze sobą, gdzie nas może tutaj trochę zrobić na kolorowo? A drugie pytanie to jest takie, że jak można się zabezpieczyć przed takim scenariuszem, że inwestor finansowy tworzy spółkę celową, zasila ją kapitałem normalnie i wtedy podpisuje te oświadczenia, że nie ma długu, że jest super i jakby nie kłamie, w związku z czym potem te klauzule w umowie, o których pani mówiła, dotyczące restrukturyzacji spółki, no nie możemy się przed nimi bronić. I potem w trakcie trwania całej współpracy wyprowadza, znaczy zaczyna obciążać tą spółkę długiem i wyprowadzać, operować tymi środkami, tworzy w niej dług w czasie trwania
I wtedy naciska. Tak, i doprowadza później do tej sytuacji, a w sytuacji zerowej tego, czy inwestycyjnej tego nie było. Okej. Okay. A zacznę od drugiego pytania, tak? Niech on sobie wprowadzi ten dług. Do was wszedł jako zdrowy inwestor i dał wam oświadczenie, że wszystko pochodzi z kapitału, nie jest finansowane długiem, tak? Potem wepchnął dług i może chcieć zmusić was do tego, żeby to obsłużyć. Ale przy dobrze napisanej umowie nie jest w stanie was zmusić. Absolutnie nie, dlatego że wy mówicie sorry. Ten dług to jest coś, co ty sobie narobiłeś później i to jest tylko i wyłącznie wasza dobra wola, żeby się na to zgodzić. Nie może was do tego przymusić, szczególnie jeśli nie ma tej klauzuli o restrukturyzacji. Może wam zaproponować inny myk. Może wam powiedzieć, wróćmy na chwilę do tego modelu. Może wam powiedzieć, wprowadziłem tutaj dług, tak, zrobiłem to. Muszę się zmerdżować z waszą spółką. Ale ja tutaj mam jeszcze inne inwestycje, więc szanowni panowie i szanowne panie, przestańcie być udziałowcami tej spółki. Stańcie się udziałowcami tej spółki, a ja pod tą spółkę podwieszę jeszcze jakieś inne biznesy. To nie jest coś, na co chcecie się zgodzić. Wy nie wiecie, jak inne biznesy performują i czy tam też nie jest czasem utopiony dług. A pierwsze pytanie jest bardzo trafne. Jakie jest oprocentowanie tej pożyczki? Zapewniam pana, że mało atrakcyjne i mało rynkowe. Ja bym takiego nie wzięła. A jak się bronić? No i oczywiście nie usłyszeliście tego ode mnie. Po prostu mówicie im, że to są podmioty powiązane. Transakcja jest zrobiona na warunkach nierynkowych. Jak będą mocno podskakiwać, to idziecie do Urzędu Skarbowego z donosem. W Polsce są takie przepisiki wewnętrzne, regulujące pracę urzędów skarbowych, że jak dostaną donos, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby nie zareagowali, ponieważ urzędnik skarbowy jest osądzony natychmiast o stronniczość i niepodejmowanie tak zwanych działań kontrolnych. Więc jeżeli państwo ten donos napiszecie i podpiszecie Gal Anonim, to oni muszą iść i oni szczeszą z tego rynkowego poziomu odsetek. A tak przy okazji, zgadnijcie, ile procent kontroli w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce co roku jest powodowanych donosami? 90. 85%, proszę państwa. 85% kontroli to są tak zwane donosów sąsiedzkich. Także sobie dobierajcie dobrze sąsiadów. Jesteśmy krajem życzliwych osób, nie? Czy jeszcze pytanie jakieś ktoś ma? Jest. Chciałbym się spytać jeszcze o kwestii finansowej obsługi prawnej. Jak to wygląda, jeśli ja jako właściciel takiego, powiedzmy, startupu chcę wziąć po prostu kancelarię, żeby wszystko dopiero. Zapraszam pana po przerwie. Ale to wszyscy z takimi pytaniami będą. Zależy od kancelarii, nie? Zależy od kancelarii. Zależy z jakim partnerem i tak dalej. Mogę pana zastrzelić teraz moją stawką godzinową tylko po co, tak? Mamy program internet, startup, są różne, że tak powiem, metody wspierania młodych biznesów przez kancelarię Wierzbowski Ewerszec i bardzo często tak, że z pewną świadomością podejmujemy decyzję o tym, że inwestujemy w klienta, tak? Nie kryję. A są tacy, w których nie inwestuję. Dobrze, jeżeli nie widzę pytań, to fajne było? Fajne. Fajne było, dobrze. To poproszę. Dziękuję.